Piłkarki ręczne Samboradczew w swoim ostatnim meczu rozgrywek grupy A pierwszej ligi pewnie pokonały 30-23 KS Kościerzyna. Zespół Adriana Kondraciuka został mistrzem grupy A i uzyskał prawo do gry o awans do Superligi w turnieju z udziałem mistrzowskich zespołów grupy B i C. Mecze Sambora i KS Kościerzyna mają swoją historię. To pomorskie derby, ale też rywalizacja dwóch klubów o zbliżonym poziomie. Ostatnio, kilka miesięcy temu i w poprzednim sezonie górą były Tczewianki, ale kilka lat wcześniej KS grał w Superlidze, gdy tczewski klub przechodził kryzys i przebudowę. W meczu pierwszej rundy Sambor wygrał na wyjeździe różnicą 3 bramek. Ostatni mecz Sambora w tym sezonie w swojej hali zaczął się od wyrównanej walki. Od remisu 3-3 w 6 minucie Tczewianki zaczęły budować przewagę. Po kwadransie gry było 9-5 dla Sambora. Najlepszym okresem gry gospodyń było końcowe 10 minut pierwszej połowy, które Samborzanki wygrały 8-3. Po pierwszej połowie Sambor prowadził zdecydowanie 19-10. Liderkami tczewskiej drużyny były Katarzyna Zduniak i Izabela Świerżewska. Imponowały zarówno w defensywie, jak i w ataku. Obie w pierwszej połowie meczu zdobyły łącznie 11 bramek. Zespół gości zaimponował po przerwie. Niejedna drużyna zniechęciłaby się po przegranej wysoko pierwszej połowie, ale ekipa Dariusza Męczekowskiego podniosła się i to dość szybko. W pierwszych minutach drugiej połowy zaliczyła serię 5 bramek z rzędu i przegrywała już tylko 15-20. Jeszcze w 51 minucie różnica była także 5-bramkowa, jednak końcówka spotkania należała do mistrzyń grupy A pierwszej ligi. Ostatecznie Sambor wygrał 30-23. Najwięcej bramek dla tczewskiego zespołu zdobyły Zduniak i Świerżewska po 7. 3 bramki zapisały na swoim koncie Agata Skowrońska i Wiktoria Trzepałka. Chcieliśmy ten mecz wygrać, mimo że przed meczem już było wiadomo, że zostaniemy jednak liderem, ale takie zakończenie mecz na koniec sezonu z wygraną to jest taki smaczek i fajnie możemy teraz świętować z dziewczynami i odpoczywać i przygotować się, miejmy nadzieję, do meczów barażowych. Spodziewaliście się, że będzie tak w miarę łatwo, przynajmniej po pierwszej połowie. W drugiej Kościerzyna jednak coś tam pokazywała, dążyła, to jednak niezwykle ambitny zespół, ale ta 9-bramkowa przewaga w pierwszej połowie to jednak coś za łatwo mi się wydawało. Znaczy, dobrze funkcjonowała u nas obrona, bramka też nam pomagała i było też więcej kontr niż w drugiej połowie, dlatego taka duża przewaga. No i mieliśmy taki przestój, gdzie Kościerzyna nas chyba doszła na 5 bramek, więc myślałyśmy, że końcówka może być dosyć emocjonująca, ale na szczęście odetchnęłyśmy, jak już taka przewaga była pod koniec, więc wiedziałyśmy, że 3 punkty są nasze. W drugiej połowie zagraliśmy troszeczkę innym składem, było więcej zmian. Może dlatego też Kościerzyna na nas doszła, ale dziewczyny pokazały, tak jak mówię, charakter i grę zespołową, gdzie jeżeli one grają zespołowo, to żadnej drużyny nie powinny się bać w tej lidze i naprawdę ta gra sprawia im przyjemność. Naprawdę bardzo fajne spotkanie dziewczyn. To cieszy, że każda mogła dorzucić tą cegiełkę do tego meczu, do tej wygranej. Dziewczyny pokazały naprawdę charakter, siłę tej drużyny, którą naprawdę jest cały kolektyw, no i wygrały zasłużenie całą tą ligę. Przed nami ten turniej mistrzyń. Czy macie nadzieję tam pojechać, zagrać i wygrać? Na pewno chcemy pojechać. Walczyliśmy ten awans tego barażu sportowego i chcemy też zagrać, sprawdzić się na tle pozostałych drużyn, jak wyglądamy. Znaczy, byliśmy na podobnym turnieju tam wtedy na WF-ie, tylko teraz będzie inny zestaw drużyn, tak? Kielce i Jelenia Góra. No zobaczymy, nie wiem też gdzie pojedziemy, czy to będzie Jelenia Góra, czy inne miejsce, ale chcemy pojechać, wygrać, no i sprawdzić się, czy jesteśmy też najlepsi, jakby to powiedzieć, na całą Polskę w pierwszej lidze, czy tylko jesteśmy silni na tle naszej grupy A. W telewizji Tetka mecz Sambora z KS Kościerzyna będzie można zobaczyć w całości.